Witamy Was wszystkich serdecznie w jakże interesujący dzień, no bo dzisiaj Jerzy Brzęczek podał się do dymisji. Finalnie to się wydarzyło, już mógł to tak insynuować na konferencji po spotkaniu ostatnim Fortuna pierwszej ligi. No i dzisiaj to się wydarzyło, władze klubu przyjęły tą dymisję. No i dzisiaj sobie o tym porozmawiamy w następującym gronie. Witamy serdecznie naszego gościa Mateusza Prochwicza. Dzień dobry. No i witam cię też serdecznie, Tobi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wstaliście rano, zobaczyliście informację o zwolnieniu. Jakie były wasze nastroje? No może ja zacznę. Myślę, że ulga, ale to jest taki pierwsza część planu, który musiał zostać wykonany przez władze Wisły. A w zasadzie to przez Jerzego Brzęczka, bo to on się oficjalnie podał do tej dymisji. No ale od razu się rodzi pytanie, kto za niego? Czy Radosław Sobolewski, czy może ktoś inny, jakiś trener z Polski. No i tutaj się też rodzi od razu pytanie drugie, czy władze Wisły miały w ogóle kogoś przygotowanego na stanowisko za Jerzego Brzęczka w razie właśnie takiej sytuacji, która ma teraz miejsce. Czy znowu będzie szukanie kogoś na szybko i na siłę? No, wydaje mi się, że żaden trener, który chce mieć spokój w pracy, no to nie przyjdzie do tego klubu. No oczywiście, jeśli chodzi o mnie, miałem uśmiech bardzo duży na twarzy, bo już męczył mnie ten Brzęczek. Nie tylko swoją grą, swoim stylem pracy, no i to, jak Wisła gra pod jego wodzą, ale też te wypowiedzi po konferencjach i to zwalanie dużej części przegranych na sędziów, na to problemy kadrowe, które oczywiście mają miejsce, ale to jest wiele czynników, które mają miejsce właśnie przez jakie problemy mamy. No, ci lekarze to też sobie później porozmawiamy o tym, ale to też jest wielkie kuriozum. No i Brzęczek, czy miał na to wpływ? No, lekarze na pewno też, ale ogólnie jeśli chodzi o Brzęczka, nie oceniam jego pracy zdecydowanie pozytywnie. Mało jest plusów, o ile jakieś są, może jakieś pojedyncze ściągnięcie Rodado, czy jakiś piłkarz jak Łasicki. No, ale poza tym same praktycznie minusy przynajmniej tak uważam, także bardzo się ucieszyłem. No, ale pytanie, kto w jego miejsce? Na pewno kilka fajnych postaci się nasuwa. No jednak na razie jest to Sobol, miał poprowadzić trening. Czy władze mu powierzą na stałe, czy może do końca tej rundy, czyli do mundialu? No jest taka opcja, zobaczymy. Na pewno nie byłoby to najgorsze. Chociażby taki przykład Schalke, które spadło do pierwszej ligi, później to się wszystko zepsuło i legenda klubu to objęła. No i wrócili do Bundesligi. Pytanie, jak będzie u nas. U nas to jest znacznie bardziej skomplikowane, mam wrażenie, bo już od dłuższego czasu to jest źle. Schalke też było, ale no, czy aż tak źle, to nie wiem, już nie będę tak spekulował. Na pewno czekamy, kto będzie tym trenerem i porozmawiamy sobie o dzisiejszych kandydatach, czy to będzie Sobol, czy będzie to ktoś z opcji, których wyróżniliśmy na czacie. No jest ciekawie, ale tak jak mówię, cieszy mnie, że Brzęczek już trenerem nie jest, bo ta cała otoczka wokół niego męczyła mnie bardzo. Też jak wstałem rano i zobaczyłem tę informację, to z jednej strony się bardzo ucieszyłem, a z drugiej troszeczkę zaskoczyłem, że akurat w poniedziałek ta informacja została ogłoszona, a nie troszeczkę wcześniej. Myślałem, że to już będzie w weekend, jeżeli taka informacja się pojawi, jednak tak się nie wydarzyło, no i dopiero dzisiaj rano Jerzy Brzęczek został zwolniony. No ale biorąc pod uwagę ten cały okres jego pracy, 7 zwycięstw, 9 remisów, 11 porażek, jaki jest taki pozytyw pracy Jerzego Brzęczka w Wiśle Kraków? Czy potraficie w ogóle taki wymienić? No to myślę, że początek tego sezonu, gdzie Wisła nie traciła bramek, i to na pewno ktoś powie, że to było szczęście, że to był fart, a wydaje mi się, że temu szczęściu zawsze trzeba pomóc mimo wszystko i Wisła dobrze gra w tej obronie.
Posypało się to w meczu tak naprawdę z Chrobrym. No, do tego spotkania no, Wisława była liderem, z tego co pamiętam, i nie wyglądało to źle punktowo, a później ta już mówiliśmy przed rozpoczęciem rozmowy live'a, że w pięciu spotkaniach Wisła zdobywa jeden punkt. No to jest jednak tragedia i potwierdza się to, że wrzesień jest zawsze najgorszy dla Białej Gwiazdy, że zawsze we wrześniu punktuje najgorzej, więc tak jak wszyscy mężczyźni przeżywają bardzo ciężko przeziębienie, tak Wisła chyba też zachorowała we wrześniu. Choruje co roku i ma problemy po prostu. No to co już mówiłem właśnie, że chociażby ściągnięcie tego Rada do Czułasickiego, akurat jeśli chodzi o transfery, to mam wrażenie, że się nie spisał, znaczy połowicznie spisał się dobrze, bo ściągnął nam i dobrych, i tych gorszych piłkarzy. Tu już nie chcę mówić, że Wachowiak zaliczył duży regres, czy na przykład, nie wiem, czy te kontuzje i tak dalej, bo jeśli chodzi o Wiślaków, to często jest tak, że mają dobre po prostu starcie, a później co z kolejnym meczem to wygląda źle, chociażby ten Wachowiak, czy nie wiem, transfer Niewiadomskiego, myślę, że na minus jednak jest zmiennikiem, ale to jest zawodnik nie na ekstraklasę. No ale ten Łasicki, Na ten razie na pierwszą Rado, ligę. tak, na razie. Żyro to też myślę, że jest akurat pozytywny transfer, doceniam bardzo. No to z tych pozytywnych to myślę, że te trzy. Tak to raczej to są minusy, jak właśnie te porażki w ostatnim czasie, czy konferencje, wypowiedzi, czy zwalanie na sędzie, zwalanie na różne inne rzeczy, na piłkarzy też, ale w bardzo małej części. No i też nie ostatnie te wypowiedzi o stylu gry, tam zwrócił uwagę chyba na grę w ofensywie, w ogóle nie zwrócił uwagę na grę w obronie, a w obronie mieliśmy większy problem ostatnio niż w ofensywie. Myślę, że to całokształt źle wyglądało, a nie tylko ale to już pomijając. No i ten start, to co Mateusz mówisz, faktycznie dobry, ale tam czy było szczęście, to też można dyskutować. Ja mam wrażenie, że faktycznie troszeczkę wtedy, jakby ta Wisła była na fali, jakoś takie szczęście nam też towarzyszyło. Myślę, że forma Biegańskiego była tak dobra, że uratowała nas w tylu meczach, że gdyby nie ten Biegański, to też moglibyśmy nie mówić o tych 17 punktach teraz. I między innymi on się przyczynił do tego, czy też postawa chociażby Łasickiego z Kolejem, kiedy grał już w tych. No i Wachowiak. Postawa w obronie była dobra, później to kompletnie się odmieniło i już ta gra w defensywie była fatalna. Ten początek dobry, ale to też tak połowicznie, bo troszeczkę szczęścia tam było, tak uważam przynajmniej. No i tylko te transfery, tak to nie widzę tutaj większych plusów, jakby, bo wiele zawalił po prostu Jurek w tej kadencji swojej. Ale też I tam. też, przepraszam jeszcze, bardzo dużym błędem było ze strony Wisły, że udzielili mu też tego dyrektora sportowego, nawet gdy ściągnął tych zawodników. Uważam, że powinien być ściągnięty ktoś inny, bo teraz znowu będzie wokół tego zamieszanie dosyć duże, znowu będzie kogoś trzeba szukać. I mogła się Wisła na tym bardziej postarać skupić i takie powierzanie Brzęczkowi jakby całości władzy nad Wisłą, albo przynajmniej większości, było błędem. Na pewno trzeba pamiętać też o tym, że były mecze chociażby z DKS-em Katowice czy z Odrą Opole, gdzie trenerzy przeciwników, rywali po spotkaniu, mówili wprost, że Wisła była lepsza. Więc to nie jest tak, że Wiśle cały czas towarzyszyło szczęście i rywale nie trafiali, nie wiem, z 5 metra, tylko Wisła też potrafiła wygrywać spotkania w niezły sposób, no ale później się to posypało. No i jeżeli zdobywa się jeden punkt w 5 spotkaniach, i traci się bramki w tak frajerski sposób, jak chociażby z Puszczą Niepołomice czy z Chrobrym, no to o czym rozmawiamy? No to nie ma szans, żeby awansować, czy nawet żeby się tam gdzieś do baraży dostać. No, moim takim najlepszym wspomnieniem z Jerzym Brzęczkiem może była ta wygrana z Górnikiem Zabrze
Ekstraklasie jeszcze. Tam było 4 do 1 i ta wygrana, to zwycięstwo dodało takiej nadziei, takiej otuchy, że rzeczywiście da się utrzymać w Ekstraklasie. No ale później już było coraz gorzej i ciężko było zdobywać te punkty. Później ten okres na początku rzeczywiście to był taki fajny okres, że pomimo tego, że wszystko nam nie wychodziło, to zdobywaliśmy punkty, że zdobywaliśmy ważne gole w ważnych momentach, wygrywaliśmy ważne spotkania. Później to się posypało i mam wrażenie, że ten początek sezonu troszeczkę zmydlił nam oczy, jeżeli chodzi o Jerzego Brzęczka. Myśleliśmy, że wszystko rzeczywiście funkcjonuje w Wiśle dobrze. Tak mogło się wydawać też takim obserwatorom, którzy oglądają sobie spotkanie na przykład z trybun, że są zwycięstwa, są zdobywane bramki, są czyste konta na początku sezonu. Później to wyglądało troszeczkę gorzej i mam wrażenie, że aż takiego dużego dysonansu pomiędzy tą grą Wisły na początku sezonu a tą obecną nie było. Oczywiście grali troszeczkę lepiej, ale mam wrażenie, że ta różnica nie była aż tak diametralna, żeby aż tak zmieniać nastrój odnośnie początku sezonu, a obecnego momentu. Niemniej jednak rzeczywiście ta seria, która miała miejsce, ostatnie 5 spotkań, tylko jeden zdobyty punkt przeważyła i tylko potwierdziła to, czego kibice domagali się już od kilkunastu dni, jak nie kilku tygodni nawet, no bo już od kilku tygodni niektórzy chcieli zwolnienia Jerzego Brzęczka. A co sądzicie o takich niektórych decyzjach właśnie tego szkoleniowca, takich dokładnie personalnych, chociażby Dorhugi w tym sezonie, który był przez długi czas odstawiany przez Jerzego Brzęczka, czy w poprzednim sezonie Szota, który obecnie gra w Ekstraklasie? Co o nich sądzicie? Dorhudi, no to jest chyba najbardziej taki grzejący temat zawodnika w tym sezonie, bo no uważam, że jeżeli się odstawia skrzydłowego, który faktycznie, no nie wiem, czy tam zrobi jakieś konkretne liczby, ale robi wiatr na tym skrzydle i w meczu z Ruchem ta zmiana faktycznie była dobra. No jeżeli się go odstawia i konsekwentnie na niego nie stawia, no to robi sobie wręcz krzywdę. Ja rozumiem, że chciał stawiać na młodzież, że chciał stawiać na Starzyńskiego, ale no Piotr Starzyński według mnie, pewnie według wielu kibiców i może też dziennikarzy, no raczej nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Ja wiem, że on jest młody i że może za rok będzie gwiazdą tej ligi, tego mu życzę, no ale według mnie powinien grać zawsze ten najlepszy na danej pozycji. No, Mamosise też nie jest Polakiem a grał, tak? Grał więcej niż Hudi, grał często, aczkolwiek tutaj się pojawia jakaś taka teoria też momentami, że on po prostu miał to w kontrakcie zawarte, że ileś tam minut musi rozegrać, ale to tak mówię, to gdzieś tam słyszałem i kilka osób to, że powiem, też podrzucało, więc może na tej zasadzie było, że on musi grać. No, tak jak mówię, dla mnie to było dziwne, żeby Hudiego odstawiać, tym bardziej, że wydaje mi się, że naprawdę w obliczu, kiedy wypada ci skrzydłowy typu Pereira, o nim też pewnie później będziemy rozmawiać, o jego zdrowiu, no to powinien wejść ten najlepszy. Na Hudi wydaje mi się, że zrobił dużo w meczu z Ruchem, żeby pokazać, że niesłusznie był odstawiany. Nawet jeżeli Wisła chciała się go pozbyć wcześniej, tak, w wakacje, no to dlaczego Brzęczek go nie wystawia? Bo przecież łatwiej jest sprzedać zawodnika, który zdobywa bramki i asysty, niż zawodnika, który siedzi na trybunach i pobiera tylko kasę. To jest sytuacja, gdzie Wisła traciła i tracił zawodnik. Mogła Wisła zyskać i mógł zyskać zawodnik. No, tutaj była taka decyzja według mnie Jerzego Brzęczka mocno niezrozumiała, że tak powiem delikatnie. Bardzo mnie dziwi to uprzedzenie Brzęczka dziwiło, bo już Brzęczek nie będzie miał z tym problemu teraz. Bardzo dziwiło mnie to uprzedzenie do Hugiego. To samo uważam, że z Ruchem to był jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy piłkarz na boisku po wejściu. Zrobił bardzo dużo zamieszania i tam faktycznie już bardziej szczęścia brakło, żebyśmy ten mecz nawet wygrali, bo stworzył
3-4 bardzo dobre sytuacje. Sam miał 2-3 strzały. To dośrodkowania pamiętam i generalnie świetna gra i to przyspieszenie też u Hugiego widać było, że po prostu jest w dobrej dyspozycji. No są tak, niektórzy trenerzy mają takie uprzedzenia, ale musi to być czymś podyktowane, a co do Hugiego nie wiem, może faktycznie się na tych treningach źle spisywał. Nie, no, nie, no, przepraszam, że ci przerwę, po prostu jest nadal obciążeniem finansowym klubu i to było wszystko, nawet mówił o tym Brzęczek, co nie zmienia faktu, że po prostu no, szkodził klubowi, szkodził zawodnikowi, szkodził kibicom, no to dramatyczna decyzja i tyle, tu nie ma po prostu żadnego innego wytłumaczenia, że Brzęczek po prostu skompromitował się tym wszystkim, chcieli wypchnąć Hudiego, a okazało się, że wypchnęli siebie poza strefy nawet barażowej i tyle. No tak, uważam to też za bardzo skandaliczną decyzję, bo Hugi, no, faktycznie kontrakt był duży i chcieli go wypchnąć, ale jak już został, to po prostu musi grać. I teraz, jak przyjdzie nowy trener, to myślę, że absolutnie będzie grał, bo to jest nie wiem, czy w tym momencie nie najlepszy skrzydłowy, bo można mówić dużo o Muńskim, można mówić o. No mamy tego Sisa, mamy Starzyńskiego, Muńskiego, Talar, ewentualnie Żyro może tam grać, ale taką jakością to chyba Hugi jednak najlepiej się prezentuje, nawet jeśli nie zawsze dobrze wygląda, to potrafi coś od siebie więcej dodać niż niektórzy, przynajmniej ci młodzi piłkarze, czy najlepszy, to nie wiem, ale nie rozumiem po prostu tej decyzji tak jak wszyscy i niektórzy uważają, że to jest słaby piłkarz, ale jak na nasze warunki to jest piłkarz, który absolutnie powinien grać, mając takiego Starzyńskiego czy Sisę, bo to są już piłkarze no, zdecydowanie gorsi. A co do Szoty, no, też tego troszeczkę nie rozumiem, bo w tej Ekstraklasie widzę, jednak pokazuje, że to jest dobry piłkarz i myślę, że miałby podstawy, by grać w składzie, ale po prostu nie grał i teraz pisuje się dobrze. My straciliśmy. Uzyskaliśmy Łasickiego, no ale mamy teraz problem na obronie, no bo Mechremicz poszedł. Uważam, że to też nie była najlepsza decyzja z naszej strony, że on w ogóle odszedł, że Moltenis gra, no bo nie wiem, ja jestem większym fanem Skrobańskiego, przynajmniej po tym występie z Puszczą i z Legią 2, to uważam, że się spisał całkiem dobrze, a szczególnie z Puszczą. I nie rozumiem też wystawienia do końca Moltenisa, tym bardziej po tym, co pokazuje. No ale dużo rzeczy, co Blęczek robi, nie rozumiem, więc no tyle. No to Sara Szrota to też jest decyzja tylko i wyłącznie byłego selekcjonera kadry narodowej, bo przecież przedłużyli z tym zawodnikiem kontrakt. Przepraszam za psa, który szczeka, ale nie ma na to wpływu. To też jest decyzja, to jest tylko i wyłącznie decyzja Brzęczka, bo tak mówię, przedłużono z tym zawodnikiem kontrakt i później nagle się go odstawia. Była możliwość, żeby zamiast Moltenisa grał Szota. Myślę, że Selek chciałby zostać w Wiśle, no bo skoro przedłużył umowę, no to pewnie tak było. Sprowadzamy jakiegoś Francuza, który wcale nie powala. Oddajemy Mechremicia i okej, on miał też wysoki kontrakt, no ale nieźle się rozumiał z tym Łasickim i nawet jeżeli popełniał błędy, to jakoś wyżej go cenię niż Francuza. No nie wiem, no jest dużo takich dziwnych decyzji, tym bardziej, że przecież Joseph Kolej to jest zawodnik, który kolekcjonuje kolejne urazy i on uwielbia odwiedzać klubowych lekarzy i tych pewnie tam w Szwecji też, więc dziwi mnie to, no. Ale Wiśle na przestrzeni lat było dużo takich decyzji, które naprawdę ciężko logicznie wytłumaczyć. Ja się w 100% z wami zgadzam, nie wiem co więcej dodać. Za to ciekawe pytanie na czacie zadał Julek. Tutaj napisał: myślicie, że Brzęczek kończy z trenerką? Gdzie go teraz mogliby przyjąć? No bo wiemy, że Wisła no, nie jest w najlepszej sytuacji, ale chyba zgodzimy się, że Jerzy Brzęczek jest w jeszcze gorszej. No, jest to były selekcjoner, który spadł z Ekstraklasy do pierwszej ligi, w tej pierwszej lidze podał się do dymisji, a myślę, że byłoby i tak dosyć blisko zwolnienia, bo wszyscy się po prostu tego domagali. Gdzie widzicie przyszłość byłego selekcjonera reprezentacji Polski?
Ja myślę, że w Urzędzie Pracy. Ja myślę, że będzie miał problem przez najbliższy czas, ale prędzej czy później ktoś się znajdzie, kto go zatrudni. Pytanie, czy on będzie sam chciał, bo z ekstraklasy to jakoś sobie na ten moment nie wyobrażam, żeby nawet w roli strażaka ktoś po tym, co Brzęczek teraz zrobił, chciał go. Po prostu nawet te niższe zespoły, jak Warta, jak Korona, jakby po prostu miały, paliło im się pod nogami, to nie sądzę, by były aż tak zdesperowane, by zwalniać Jerzego Brzęczka. W pierwszej lidze pewnie by się takie zespoły znalazły, ale Brzęczek myślę, że tani też nie będzie, więc raczej stać takie zespoły lepsze na niego. No, ale te lepsze zespoły raczej nie będą chciały z niego przez najbliższy czas korzystać. Myślę, że to jest taki moment, żeby Jerzy Brzęczek troszeczkę ochłonął i później ewentualnie, ale no jest jego sytuacja dosyć trudna. Ja nie byłem jego fanem w reprezentacji. Dziwiłem się, czemu on tą kadrę trenował. Te wyniki nie były złe, bo zrobił tak naprawdę awans na euro. No ale styl też pozostawiał wiele do życzenia. Myślę, że jednak ciężko na euro w tym momencie jakiemukolwiek trenerowi nie awansować, mając przynajmniej taką grupę, jaką miał Brzęczek, bo teraz już może się to jeszcze w najbliższym czasie zmienić, zobaczymy. No, podsumowując, ciężko teraz na razie Brzęczkowi będzie, może w roli dyrektora sportowego będzie się chciał zatrudnić, ale to też jest wątpliwe, biorąc pod uwagę niektóre jego personalne decyzje, bo niektóre są fenomenalne, niektóre są tak dramatyczne, że to jest taka sinusoida, że szkoda gadać, więc ciężka sytuacja Jerzego Brzęczka, ale czy nas to smuci? Mnie osobiście jakoś bardzo nie, więc niech sobie żyje i niech dalej funkcjonuje, ale czy mu życzę powodzenia? Ciężko, no każdemu życzę powodzenia, więc powodzenia trenerze, jak najdalej od Wisły w pierwszej lidze jakichś niższych rywali może. Ja przyszłość Jerzego Brzęczka widzę albo w przyszłości w wieczystej Kraków, albo ewentualnie objęcie Skry Częstochowy też myślę, że jest możliwe ze względu na to, że jest z Częstochowy i myślę, że w przyszłości takie coś byłoby po prostu możliwe. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, dzwoneczkiem, aby kolejnych takich programów nie ominąć. No i również zadawajcie pytania na czacie, jeżeli tak owe macie. No a co obecnie w Wiśle? Waszym zdaniem, czy Radosław Sobolewski zostanie do tej przerwy zimowej, czy jednak znajdzie się ktoś, kto Wisłę obejmie? Myślicie, że to też będzie te wyniki, które będą miały miejsce, będą miały duży wpływ na to, czy Sobolewski zostanie i czy w przypadku tych złych wyników, czy Wisła pokusi się o jakiś taki może nawet nieprzemyślany plan zatrudnienia jakiegoś szkoleniowca na siłę, bez możliwości dogadania kogoś lepszego właśnie podczas tej przerwy zimowej. Jak wy sądzicie, czy Sobolewski długo będzie trenerem, bo obecnie jest takim trenerem tymczasowym? I czy być może, gdy Sobolewski dobrze sobie poradzi, to możliwość, istnieje taka możliwość, że będzie on trenerem na stałe? No, wydaje mi się, że te nieprzemyślane decyzje, jeżeli chodzi o trenerów Wiśle Kraków, to są od kilku sezonów i oczywiście trener typu Artur Skowrony, który uratował Ekstraklasę Wiśle, no to był taki trener, który przyszedł, zrobił z niego, a później, no później niestety było jak było. No, czy Sobolewski może ogarnąć, to nie wiem, ciężko powiedzieć. To wszystko zależy od tego, jak ta drużyna zareaguje w najbliższym spotkaniu, bo widać, że ci piłkarze są po prostu rozbici mentalnie. No, jeżeli nawet kapitan ma dość po meczu w Chojnicach, no to o czymś to świadczy, tak? No, jeżeli no jednak ten kapitan powinien chłopaków budować, powinien ich być takim no, wzorem do naśladowania też w kwestii mentalnej, no ale jeżeli on ma sam mówi po meczu, że nie za bardzo wiedzieli, jak odrobić te straty, co zrobić, no to o czymś to świadczy, tak, że tutaj naprawdę jest duży problem w głowie. No i też się zastanawiam, jak wyszły te wszystkie badania dotyczące wyników przygotowania fizycznego, które były robione w czasie tej przerwy reprezentacyjnej. No bo
myślę, że wszyscy się zgodzą z tym, że w ostatnich spotkaniach było widać, że Wisła ma problemy szybkościowe i takie wydolnościowe, które mogły w jakimś stopniu większym rzutować na obecne wyniki. Na te pięć ostatnich spotkań chociażby. Przepraszam, że tutaj przerwę, ale jest oficjalny komunikat z klubu. Rolę szkoleniowca pierwszej drużyny Wisły Kraków przejął Radosław Sobolewski. Umowa wiążąca nowego trenera Białej Gwiazdy z klubem obowiązywać będzie do 30 czerwca 2023 roku i zawiera opcję przedłużenia w momencie awansu do Ekstraklasy. Co o tym sądzicie? Bo właśnie na ten temat zaczęliśmy rozmawiać, a tu weszło takie info. I czy waszym zdaniem to jest dobra decyzja? A ja pojadę klasykiem. Żaden się nie spodziewał. Żaden. Kurczę, jeśli chodzi o, że tak dawać mu do 2023, to no ja nie jestem osobiście jakoś bardzo zadowolony. Oczywiście jest sobą legendą, ale styl pracy chociażby w Płocku pozostawiał wiele do życzenia już w tej końcowej fazie, nie bez powodu został zwolniony. Wiadomo, to jest pierwsza liga, to jest Wisła, to są no, warunki gorsze. No ale Sobol jakby nie od dziś jest związany z Wisłą i zna tą szatnię i przecież już był trenerem Wisły też tymczasowym. Jednak ja bym tutaj zaryzykował, że do mundialu postawił na Sobolewskiego jako tego trenera. I gdyby się oczywiście do rozpoczęcia mundialu do końca rundy i gdyby się dobrze spisał, to bym go zostawił. Jeżeli byłoby troszeczkę gorzej, zastanowił się poważnie nad jakimiś kandydaturami. Już powinny być jakieś kandydatury inne też moim zdaniem. Także nie jestem do końca jakoś bardzo zadowolony. No to jest plusem, że Sobol jest tym Wiślakiem i no, jest tą legendą i tą szatnię zna i na pewno to jest twarda ręka. No ale już był w tej Wiśle z drugiej strony, a tej twardej ręki mówi się mu, że brakuje, więc to troszkę przeczy tej tezie. I tak i nie jestem zadowolony, tak jak mówię. Bardziej postawiłbym na to, że poprowadzi kilka spotkań do końca rundy i później ewentualne zastanowienie się. Danie mu kontraktu na niespełna rok do czerwca uważam, że nie jest jakoś bardzo rewelacyjnym pomysłem. No No, i zobaczymy, co będzie. To naprawdę wyniki szybko zweryfikują Radosława Sobolewskiego, chociaż pamiętam, że jak przejmował drużynę chyba po Kikorami i Redzie, to wtedy chyba derby graliśmy z Krakowią i wygraliśmy 4-1, więc no, ŁKS jest zgodą Krakowi, więc to się wszystko układa w taką logiczną całość, że w piątek na pewno będzie 4-1 dla Wisły. miejmy taką nadzieję, że tak się wydarzy. Czy to jest bardzo prawdopodobne? No z drugiej strony jest to prawdopodobne ze względu na to, że tego nikt się nie spodziewa i że ten efekt nowej miotły może rzeczywiście zadziałać. Tylko pytanie, czy to jest taki naprawdę efekt nowej miotły, no bo przecież Radosław Sobolewski już w Wiśle był. I nie wiem, czy to jest do końca dobra decyzja. No moim zdaniem będzie to wyglądało tak, że Radosław Sobolewski dostanie czas do końca tej rundy i ewentualna zmiana szkoleniowca będzie po prostu miała miejsce w zimę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Są dwa rozwiązania według mnie, znaczy dwie możliwości. Albo naprawdę ufają Sobolewskiemu i wierzą, że chwyci tych piłkarzy, mówiąc brzydko, za jaja i wyciągnie ich mentalnie do góry, albo po prostu znowu nie ma nikogo sensownego, przygotowanego za Brzęczka. No i dlatego jest trener Sobolewski, tak? Tak mi się wydaje, że tak to może wyglądać. No i skłaniam się ku tej drugiej opcji. Dlatego, że Jerzy Brzęczek został przecież dyrektorem sportowym, znaczy odpowiadał za, po prostu za pion sportowy, odpowiadał za pierwszą drużynę i tam jeszcze kilka innych zadań miał na swojej głowie. No więc wydaje mi się, że nie brali w ogóle pod uwagę tego, że będą musieli się pożegnać z trenerem Brzęczkiem. Dokładnie to samo uważam, że raczej jest to opcja druga, że nikt się raczej nie spodziewał po tym starcie, że Jerzy Brzeczek dalej, no i ta Wisła będzie aż tak dramatycznie punktować, że styl będzie, jakieś punkty będą,
że może jakieś zakręcimy się w okolicach tych miejscach barażowych do dzisiaj, powiedzmy, czyli że nie wiem, będziemy tam mieć te 3-6 punktów więcej, że przegramy może ze 3 mecze, a nie tak jak przegraliśmy w tym sezonie 5, nie? Dobrze mówię, że to Tak. jest tak, 5 meczów. I ta sytuacja będzie jaka jest. No, sam Brzęczek się do tej dymisji poddał, już tej presji nie wytrzymał. I o, tu jest plus dla Brzęczka. To jest jaki plus pracy, że sam się poddał do dymisji. Posłuchał głos ludu i sam się poddał. Tak, Ale a pro. myślisz, że faktycznie się podał do dymisji, czy to było na tej Nie, zasadzie, myślę, że... że się tam zarząd go troszkę No. przycisnął, ale no tak, pół żartem, pół serio mówię oczywiście. Tak, odbiegłem od wątku kompletnie. Tak, więc pytanie jeszcze raz, jakbyś Maciek mógł, bo. No, generalnie chodziło, czy jest możliwa taka opcja, że Sobolewski będzie do końca rundy. Jeżeli wyniki nie będą satysfakcjonujące, no to po prostu nastąpi zmiana trenera, a jeżeli będą, no to Sobolewski zostanie. No, wygląda to oczywiście na rzecz oczywistą, ale bardziej zastanawia mnie to, co w przypadku, gdy na przykład w tych ostatnich meczach w tym roku no będzie tak średnio, że trzeba będzie się wahać, czy go zostawić, czy jednak zwolnić, i co w takim momencie. Nie wiem, to myślę, że go nie zwolnią, tylko po prostu znowu przejdzie jako na rolę asystenta, chyba że nowy ten trener będzie kogoś innego chciał, co też jest przecież możliwe i bardzo prawdopodobne. Zobaczymy, ciężko teraz wyrokować. No dajmy zagrać to piątkowe spotkanie Radosławowi Sobolewskiemu. Niech on poprowadzi Wisłę w tych kilku spotkaniach. Gorzej chyba nie będzie. No tak, jest tutaj poruszenie na czacie względem kandydatur odnośnie Wisły. No ja daliśmy te kandydatury, no bo to jest tak życzeniowo, myślę, że każdy Wiślak by chciał, by Jan Urban czy Dariusz Banasik objął funkcję trenera. No tutaj Kiko Ramirez to jest podzielone. Ja osobiście nie jakoś bardzo zwolennikiem, by Kiko był, nie jestem. To jest bardziej taki dyrektor sportowy albo Tak. człowiek na niższe ligi. Jeśli chodzi o styl pracy, to nawet w tej pierwszej lidze my się z tymi piłkarzami, patrząc na to, jakich on miał piłkarzy, jak sobie średnio radził, umówmy się wtedy, jak miał Carlitosa, jak miał Imaza, jak miał Younga, jak miał Gonzaleza, tego na bramce Questę i tak dalej, to zupełnie inaczej to wygląda teraz. To są młodzi Polacy, to są też piłkarze właśnie na poziom pierwszej ligi, czy ewentualnie takie ekstra klasy w tym momencie, no to wiadomo, to nie jest to po prostu, to jest inna jakość i myślę, że też Kiko wcale od Brzęczka lepszy nie był. To jest właśnie dobry dyrektor sportowy. No a tak życzeniowo, no Banasik to jest moje marzenie, jeśli chodzi właśnie o moje kandydatury, bo no trener, który zna pierwszą ligę, który z Radomiaku, który wcale tak. Wiadomo, że no jeśli chodzi o zarząd i poukładanie, to wcale, no i może od Wisły, czy w tym momencie jest lepszy, to już można by było o tym mówić, ale tam wcale też dobrze nie jest. Przecież jak oni trenują, w jakich warunkach, jakich mają lekarzy, wszystko, wcale od Wisły bardzo się nie różni. Jeśli chodzi o finanse, może tam, no w sumie, no też skoro mają takie warunki, stadionu brakuje, wszystko, to jest, myślę, że oczywiste, z tymi zawodnikami wyciągał dobre wyniki, ale właśnie. To, co się nasuwa, że on sam chyba do Wisły w tym momencie by nie chciał przyjść. I tak też myślę, że Sobolewski jest tym trenerem, bo na tę chwilę nie ma jakiejś dobrej kandydatury i po prostu dają szansę Sobolewskiemu, który w tej Wiśle jest w tym momencie i uznali to najrozsądniejsze, bo tej kandydatury na ten moment nie ma, a jak kogoś mieli, to po prostu nie chce się zgodzić albo jest poza zasięgiem. Ludzie teraz chcą, żeby Kiko Ramirez przyszedł, a jeszcze kilka lat temu to sami żądali tego, żeby go wyrzucić dyscyplinarnie i żeby Radosław Sobolewski właśnie przejął zespół. Więc pamiętam, jak wszyscy mówili, że taktyka Kiko Ramireza to jest laga na Carlitosa. No nie wiem, teraz to na kogo byłaby ta laga? No, na Na Roda, Rodato. to też Hiszpan, więc mo no może by się coś udało.
No tak, a jakbyście tak mieli wybrać życzeniowo, to kogo chcielibyście? Na przykład przyjmijmy taką sytuację, że Sobolewskiemu nie idzie, następuje przerwa zimowa, Sobolewski zostaje zwolniony i życzeniowo kogo byście wybrali na trenera Białej Gwiazdy? Oczywiście z zachowaniem granic rozsądku, ale tak życzeniowo. No chciałbym, żeby to był ktoś, kto będzie rozwijał tych piłkarzy, nie tylko młodych, ale też tych, którzy stanowią o tej sile Wisły. I może to byłby Dariusz Banasik. Myślę, że on by się tu sprawdził. Skoro poradził sobie w Radomiaku też z zarządem, który nie do końca z nim tam jakoś współpracował, w takich warunkach, gdzie piłkarze nie mieli tego błyska treningowego, jeżeli dobrze pamiętam, i tak dalej, no to może tutaj też by zrobił dobry wynik. Myślę, że to byłaby chyba najlepsza kandydatura, ale no, czy trener chciałby iść do pierwszej ligi? On odrzucił ostatnio propozycję pod Beskidzia. Tam się już prawie dogadali, ale na ostatniej prostej chyba się to wykrzaczyło. Myślę, że on czeka raczej na jakąś ofertę ekstraklasy, gdzie pewnie zaraz się to mu pojawi, jakaś tam oferta na stole. No właśnie, to jest ten problem, że to jest trener absolutnie na ekstraklasę, który jest spokojnie sobie w stanie poradzić, jeżeli dostanie dobre warunki. Dajmy na to nawet taki średniak ekstraklasowy, czy nawet ten zespół, który będzie walczył o utrzymanie, on jest w stanie z nimi spokojnie środek tabeli zrobić. Ja tak uważam, że to jest trener, który posiada taki warsztat, jest solidnym trenerem i dlatego sobie go cenię i bardzo bym chciał go się zobaczyć, ale jest to w tej chwili niemożliwe. Myślę, że ciężko by było, żeby Banasik do nas dołączył, tym bardziej skoro z Podbeskidziem się nie dogadał, które też tam nie jest rewelacyjnie, ale jednak jest to trochę chyba mają bardziej poukładany zarząd i to wszystko niż my w tym momencie, bo my naprawdę jesteśmy w bardzo słabej sytuacji dramatycznej, więc ciężko. Jan Urban to też jest trener, który potrafi z zespołu o średniej klasie wyciągnąć dużo. Pokazał choćby to Górnik Zabrze, który jest takim średniakiem, ale i nie miał wielu dobrych piłkarzy. Odeszły niektóre gwiazdy, ale i tak i bardzo mnie dziwiło to zwolnienie Jana Urbana, tak jak i Banasika zresztą, więc to taka dwójka, która myślę, żeby spokojnie sobie Wiśle poradziła. Dużo jest trenerów wolnych, ale ta dwójka mi przychodzi do głowy, no bo na przykład jak pomyślę sobie o, nie wiem, wolnym Nowaku, to nie jest chyba. Czy on by się w Wiśle jakoś odnalazł, czy to znowu by nie było takie z deszczu pod rynę, nie cenię sobie za bardzo jego tak warsztatu. No nie wiem, Makiera jest wolny, ale to już jest w ogóle abstrakcja, to stać nas na niego na pewno nie w tym momencie. To jest trener, który prowadził kadrę U20 zresztą i to jest trener, który prowadził Legię. Trener, który jeśli już by do kogoś dołączył, to naprawdę do zespołu myślę, że spokojnie jakieś 4-6 i mógłby dać radę. Oczywiście Śląsku sobie nie poradził za bardzo, ale i tak jako trenera sobie go bardzo cenię i myślę, że jest ponad stan Wisły. Mówiło się też niektórzy tam o Nawałce, ale Nawałka w tym momencie to jest w Lechu sobie nie poradził, to też wiadomo, ale przynajmniej słyszałem, że on tam w tym momencie zaszył się troszeczkę w domu i nie bardzo chce o trenerce słyszeć, więc to też, no poza tym tani by nie był, a musimy troszeczkę patrzeć też na to, bo wiadomo, awans nam pomoże, ale jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy i finansowo też jest źle. Żeby się nie okazało, że na białym koniu wjedzie Franciszek Swoboda. O Jezu, to Ojej. już. A to tak by piłkarzy na ŁKS przygotował, że 30 minuta i już by kondycja się skończyła, no bo tak by zmęczeni byli po tym całym tygodniu. No mogłoby być źle. A czy waszym zdaniem zatrudnienie trenera rozwiąże większość problemów Wisły? No bo przecież jeżeli mu
Brzęczkowi dano ogrom władzy w Wiśle Kraków i też kto będzie dyrektorem sportowym w obecnym momencie, kogo Wisła powinna w obecnym momencie szukać. Tutaj Julek zadał takie pytanie na czacie, no bo rzeczywiście sporo tych funkcji objął Jerzy Brzęczek i trzeba będzie go jakoś w nich zastąpić. Ja myślę, że można byłoby się przeprosić z Tikorami razem. Może nie na tej zasadzie, żeby on został tym dyrektorem sportowym tak faktycznie, ale żeby tam kogoś polecił z tych Hiszpanów, bo on jednak miał nosa do tych zawodników, którzy tutaj przyszli za jego kadencji. No i widać, że ten kierunek się sprawdza w Wiśle, bo Fernandez, Rodado, wcześniej Carlitos, Imaz i tam kilku innych nieźle sobie radziło, więc na tej zasadzie bym gdzieś próbował. No, ten kierunek bałkański, czesko-słowacki to w tamtym roku nie wypalił, no nie? Więc szukajmy takich piłkarzy, którzy faktycznie będą dawać jakość, a Kiko Ramirez darzy sympatię Wisłą, bo to nawet widać na Twitterze czasami, jak on przeżywa pewne wydarzenia, które mają miejsce w naszym klubie. Tak jest, właśnie Kiko to jest taki idealny człowiek dla dyrektora sportowego. Nie wiem, on raczej teraz nie ma żadnej pracy. No, Nie raczej. orientuję się, ale być szczery, ale tak mówię, tylko no, to życzeniowo. Tak jest, ja też uważam, że jeśli mówimy o dyrektorze sportowym, to jest właśnie na warunki Wisły idealny dyrektor sportowy. On chyba tego Iwiego polecił nawet Rakowowi, z tego co kojarzę, że tam tych Hiszpanów to wszystkich on, no nie wszystkich, ale większość ekstraklasowym klubom poleca. Nie wiem, czy ten Jordi Sanchez z Widzewa też nie został, coś słyszałem, proponowany przynajmniej przez Kiko i radzi sobie dobrze w Widzewie, przynajmniej stwarza zagrożenie bramce rywali. Także jeśli chodzi o właśnie nazwiska hiszpańskie, no to jest idealny kierunek dla Wisły. Tak praktycznie, co by nie pomyśleć, Imaz, Carlitos, Rodado, Fernandez, czy ci wcześniejsi piłkarze, którzy grają w Wiśle, no wiadomo, że tam drobne przypadki się zdarzyły, jak w środku pola, już nie pamiętam, jak on się nazywał nawet, ale był taki piłkarz, który bardzo dużo frustracji sprawił, to był bodajże sezon 16, 17, chyba nawet go Kiko polecił i to był jeden z takich nielicznych niewypałów w Wiśle, ale tak to się ten kierunek sprawdza, te Bałkany ewidentnie nam nie leżą. Wiktor Perez, czy jakoś Tak, tak? o tak, Perez, Perez, to był właśnie. Perez. To był piłkarz, który kompletnie nie wypalił. A czy w tym momencie, nie wiem co się z nim dzieje, czy w tej pierwszej lidze, ale może w pierwszej, kto wie, czy ten piłkarz by nie był dobry, bo to były warunki ekstraklasowe. Pierwsza liga troszeczkę się różni, a jak wiemy tutaj różne rzeczy się dzieją, bardzo twarda liga i rządzi się swoimi prawami. Już nieraz nie mieliśmy się okazji o tym przekonać. Dużo takich rywali boiskowych jest. No a jeśli nie, Kiko, no też tego dyrektora, no, ale najpierw ten trener Sokolewski, zobaczymy co on sobie, jak sobie poradzi. Później myślimy, co będzie dalej. Jeżeli Wisła dalej będzie w tych trzech spotkaniach najbliższych, to znaczy ŁKS, Termalika, Podbeskidzie wygląda słabo, nie zapunktujemy, to będzie ogromny problem, który się stworzy i będzie niewesoło, ale miejmy nadzieję, że chociaż zapunktujemy w tych meczach, nawet już ten styl niech będzie kiepski, ale chociażby u siebie z takim Podbeskidziem, czy jakiś remis z Termaliką, czy z tym ŁKS-em wypadałoby już zrobić, bo no pali się nam pod nogami i nawet ten dół tabeli się do nas przybliża, co jest w ogóle abstrakcją pomyśleć przed sezonem. Tym bardziej pamiętajmy o tym, że na wiosnę czekają nas mecze z Arką na wyjeździe, z Ruchem na wyjeździe, z Puszczą na wyjeździe. No, większość tych drużyn, które no, z GKS-em na wyjeździe i tak dalej, czyli te drużyny, z którymi już teraz traciliśmy punkty, nie licząc tej Arki Gdynia, no to będzie tym bardziej ciężko o punkty u nich na stadionie, no bo Wisła raczej na wyjazdach sobie średnio radzi i to nie jest tylko już w tym sezonie, tylko od kilku ładnych lat mamy problemy, żeby grać zwycięsko, w ten sposób powiem. Ostatnio pojawił się też problem z wygrywaniem u siebie, także też u siebie to nie wygląda kolorowo. A propos Wiktora Pereza, sprawdziłem, gra w lidze andorskiej. Dwa mecze, dwie bramki, asysta, także forma wyborowa i Może może kto wie. andorska liga to.
No cóż, ale w Conference League dwa mecze w eliminacjach zagrał, także też doświadczenie europejskie można powiedzieć, chociaż z Wisły pamiętam go tylko i wyłącznie z takiego bestialskiego ataku na nogi, nie trafił wtedy w nogi przeciwnika, nie pamiętam już jaki był to dokładnie mecz, ale Coś takiego. było, także ja z tego go głównie kojarzę. A tak Ale troszkę. bramkę z Sandecją zdobył z karnego w ostatniej minucie. Pamiętam. No, te też są pozytywy jego przygody w Wiśle, a raczej ich jest dosyć mało i to był chyba jeden z takich większych niewypałów tych hiszpańskich, jak nie Tak. największy nawet. A biorąc pod uwagę obecną sytuację, już tak odbiegając troszeczkę od Jerzego Brzęczka, co sądzicie o tej sytuacji z Mikaelem Pereirą, z tą błędną diagnozą, o której dowiedziano się dopiero po kilku tygodniach tak naprawdę jego rekonwalescencji. I co sądzicie też generalnie o tym, co się dzieje w klubie, jak to wygląda od tej wewnętrznej strony, o właścicielach, o wpisach chociażby Jarosława Królewskiego na Twitterze, to głównie Mateusz, tutaj pytanie do ciebie, bo opinię tobie jego na ten temat znam. W czym widzisz też taki największy problem Wisły, jeżeli chodzi o właścicieli? Co tam twoim zdaniem najbardziej nie gra? To zacznijmy może od tego problemu lekarskiego, że to określę. No, dla mnie to jest skandal, tak to nazwę, że stawia się błędną diagnozę zawodnikowi. To chyba nie pierwszy raz, bo przecież te kontuzje mięśniowe w Wiśle Kraków to trwają naprawdę dużo dłużej niż powinny. I to ja już kiedyś to mówiłem i powtórzę to jeszcze raz, że co łączy kontuzję mięśniową w Wiśle Kraków i pierwszy lockdown? Może to wszystko miało trwać 2 tygodnie, a przedłuża się. No niestety taka jest prawda. No, ja nie wiem, kto jest lekarzem w Wiśle Kraków i szczerze powiedziawszy chyba nie chcę wiedzieć, bo ja bym się zapisał do tego człowieka, to podejrzewam, że jakbym miał złamanie, to bym mi powiedział, że to jest po prostu ból palca i tyle. No nie wiem. Myślę, że sztab medyczny jest do wymiany i to jest pierwsze, co powinno się zrobić po tym sezonie, bo pewnie tam jakieś kontrakty też są podpisane na dłuższy czas. Co do tych wpisów, jakbyś mógł mi powiedzieć, o który konkretnie ci chodzi, bo Jarosław Królewski to znany jest z tego, że jest dość mocno aktywny na Twitterze. No teraz może mniej, Głównie chodzi o to ostatnie, chociażby odniósł się do jednego z tweetów wiślackiego Twittera właśnie, że on jako kibic, nawet nie jako właściciel, jest usatysfakcjonowany z wyników. Między innymi chodzi o to. No, czy ja muszę to komentować? No to chyba każdy widzi, co nie gra w tym klubie. No ale to chyba było 3 tygodnie temu przed meczem z Ruchem, no nie? To ta strata jeszcze do lidera nie była taka duża, tak naprawdę. Więc, no ale chyba tam coś mówił Jarosław Królewski, znaczy pisał, że dopuszcza nawet 2 punkty straty do drugiego miejsca po którejś tam kolejce, nie pamiętam. Nie wiem, no. Nie od dziś wiadomo, że Jarosław Królewski trzyma stronę Kuby Błaszczykowskiego i raczej zgadza się w tym wszystkim, co Kuba tam mówi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie mam wrażenie. A tak jeszcze, co twoim zdaniem tak nie gra w tych właścicielach? Czy tam brakuje być może takiej twardej ręki, która by podjęła decyzję i tak stwierdziła, że rzeczywiście, na przykład w kontekście Jerzego Brzęczka, no bo nie oszukujmy się, że kiedyś w Wiśle, chociażby Cupiał, no to tak te decyzje były troszeczkę nieprzemyślane, zbyt szybkie zwalnianie niektórych trenerów, a obecnie mam wrażenie, że poszło to w troszeczkę inną stronę, że czeka się zbyt długo, no bo popatrzmy chociażby przed rokiem sytuacja Adriana Guli, dostał całą przerwę zimową, dostał obóz w Turcji, dwa mecze w Ekstraklasie i out. Jeżeli chodzi o Jerzego Tak. Brzęczka, no to przerwa reprezentacyjna, wręcz idealny moment na to, aby zmienić trenera i wdrożyć jego nowinki taktyczne. Jeden mecz i out. Chyba troszeczkę za późno. Ale co piłkę klepali nasi stoperzy w meczu ze Stalą Mielec, to nasze, naprawdę. A tak zupełnie szczerze, to wczoraj czy przedwczoraj gdzieś tam Grzegorz Wojtowicz pisał na Twitterze, że podczas tego obozu właśnie w Turcji, jak Adrian Gula był trenerem Wisły, to
drużyna dostała 3 dni wolnego. Obóz trwał chyba 10 dni i oni 3 dni nie trenowali. A mieli robić formę na cały sezon. No to trochę to wyglądało amatorsko, no nie? Że jedziesz do Turcji, no chyba że pojechali na wakacje. Bo tam powiem ci, że filmiki marketingowe były super, naprawdę sztos. Bo Dawid Szot tam się odnalazł w takiej życiowej roli komentatora, jak czytał swoje nazwisko i Serka Szoty. Naprawdę, to było dobre, ale wyniki się nie zgadzały później. No. Z drugiej strony Wisła chyba była 13, no nie? Po ostatnim meczu tej jesiennej 13 kolejki. była. Mówiono od początku, że Adrian Góra to jest trener, który potrzebuje czasu i w tym pierwszym sezonie może być różnie. Więc ja się nie dziwię, że dano mu czas na przygotowanie drużyny do tej rundy wiosennej. No a wiesz, no, z drugiej strony zwolnić trenera po jednym meczu przegranym po tej przerwie zimowej, no to trochę słabo, nie? Ale jeżeli w drugim meczu nie udało się oddać chyba w ogóle strzału, Celnego nawet. strzału nie było. Tak, no to jeżeli się nie udaje, no to ja się nie dziwię. I kibice też się domagali tego już w pewnym momencie, żeby Gulę wymienić. Czy przyszedł za późno Brzęczek? No, mam wrażenie, że kiedyby on nie przyszedł, to by to nic nie dało, bo wygrał jedno spotkanie czy dwa wtedy. Chyba dwa, no nie? Jedno z Jedno, z Górnikiem Zabrze. Górnikiem. No to samo mówi przez siebie, tak? Jak to wyglądało. Nie było szans, żeby się utrzymać. Tak naprawdę po tym meczu z Wisłą Płocko już raczej każdy sobie uświadamiał, że Wisła poleci do niższej ligi. A tak biorąc pod uwagę obecny sezon, jaka jest taka wasza najlepsza trójka piłkarzy Białej Gwiazdy, tak już odbiegając od tematu trenera Brzęczka i nowego szkoleniowca, kto was najbardziej pozytywnie zaskakuje, albo kto najbardziej spełnia wasze oczekiwania i też w drugą stronę, kto waszym zdaniem jest taki najgorszy i po kim spodziewaliście się zdecydowanie więcej, a was zdecydowanie zawiódł? Najlepsza trójka, wydaje mi się, że Łasicki, Fernandez i Duda, przynajmniej do pewnego momentu. Takie ja mam odczucia. Najgorsza trójka, to jest trudne do wyboru, bo tak naprawdę cała drużyna, jak były te gorsze wyniki, no to cała drużyna słabo grała. Tam nie było takiej postaci, która by zawalała, no ale wydaje mi się, że Niewiadomski, mimo że zagrał bardzo mało minut. Mateusz Myński też pokładałem w nim większą nadzieję. Myślałem, że jak tą bramkę zdobył ze Skrą Częstochowa, to już odpali na dobre. I Momo Sisse. To na pewno jest dla mnie taki zawodnik, który rozczarowuje. No on też został wyjęty z odpowiednika CLJ-ki, no, z Niemiec, więc to jest taki, nie wiem ile on tam ma lat, ale chyba junior nadal, więc. No ale słabo gra. No i Piotr Starzyński, mimo wszystko, jak dostaje szansę, to raczej ich nie wykorzystuje. No ale życzę mu też, żeby jak najszybciej się odnalazł z tym wszystkim i może właśnie zmiana trenera mu to w tym pomoże. Może zobaczymy takiego Piotrka, który wygrywa rywalizację z Dorem Hudimi i wręcz powiedział, miałem rację, no tylko szkoda, że to nie ja wyprowadziłem Piotrka Starzyńskiego na właściwe tory. Dobra, to zaczynając od najlepszej trójki. Ja tutaj dam Biegańskiego na pewno, bo uważam, że radzi sobie doskonale w tym sezonie i miał tak naprawdę tylko jeden słabszy mecz może. No ten ostatni to wiadomo, że tam naprawdę też okazji nie miał do wybronienia karna. Poza tym to Chojnicianka na dobrą sprawę niewiele tych ataków przeprowadziła i równie słabo gra co my. Tylko po prostu była w stanie wykorzystać nasze słabości. Więc Biegański zdecydowanie on miał na przynajmniej te, ile było już meczów? 12. Właśnie. To przynajmniej połowa ponad była co najmniej dobra. Na pewno Łasicki to jest piłkarz, który daje radę w tym sezonie. Miał dwa gorsze może występy. Poza tym to jest no, szef defensywy, gdy koleja nie ma. A gdy jest kolej. To przeważnie to dobrze wygląda, no ale Kolea częściej nie ma niż jest, bo niestety problemy
lekarskie, problemy ze zdrowiem. No i lekarze nasi doskonali, lekarz też. No wiadomo, że kolejny od dziś ma problemy zdrowotne, ale mam wrażenie, że u nas to każdy już się z tymi problemami zgadza. Są tylko nieliczni naprawdę, którzy tych problemów nie mają. No i trzecim Kacper Duda. Ja tutaj Fernandeza nie wymienię. Uważam, że jest bardzo dobry sezon, ale po nim się spodziewałem, że po prostu to będzie dobry piłkarz i będzie dawał radę. A Łasickim też, ale nie aż tak, że będzie takim dawał aż tak dobrze radę. Po Dudzie się w ogóle nie spodziewałem, że tak odpali. Po Biegańskim też mniej więcej tak, ale troszkę mniej niż po Fernandezie. Wiadomo, jeszcze kilku dobrych piłkarzy, ale to jest naprawdę na palcach jednej ręki chyba można mieć takich w bardzo dobrej formie. Jeśli chodzi o najsłabszą trójkę, no tutaj się pojawia problem, bo Bogactwa. zastanawiałem się, bogactwa, zastanawiałem się bardzo nad Wachowiakiem, tylko że on miał naprawdę 3, 4, 5 takich pierwszych meczów, to były dobre z jego udziałem i to No, Sandecją prawie naprawdę. bramkę zdobył. No ten pierwszy z Sandecją, ale później już było No, lepiej. wiem, o co chodzi. Tak, jest No to. to z Odrą na przykład, czy z Resowią, to były bardzo dobre mecze i to był jeden z najlepszych zawodników na boisku. No więc Wachowiaka nie dam, bo miał naprawdę, no ale ostatnio zjazd duży. No też tam Brzęczek mówił o tym, że troszeczkę po tym COVID-zie tak nie jest do końca w formie i będzie rotował tego Wachowiaka. No i to widzimy i ostatnio jak wszedł, to też się nie popisał, lekko mówiąc, bo tam objeżdżany był strasznie przez tych piłkarzy. Konieczanki, to aż głowa mała, co robił. Jeszcze gorzej Niewiadomskiego chyba zagrał w tej drugiej połowie. Ale Niewiadomski, bo jak już grał, to grał fatalnie albo niczym się nie wyróżniał, po prostu ani jednego dobrego meczu na dobrą sprawę nie zagrał. Więc Niewiadomski to jest absolutnie jeden z tych, którzy się powinni tu znaleźć. Przekornie powiem, nie zagrał bardzo dużo, ale Moltenis. Nie podoba mi się ten piłkarz. To jest piłkarz, przy którym bardzo duży niepokój czuję, jeżeli gramy nim w środku obrony. Niestety grałem nim cały czas ostatnio. Gdy był Skrobański, to troszeczkę lepiej wyglądał, gdy wszedł w przerwie. Ale to już mniejsza. Po prostu Moltenis jest piłkarzem, który miał nawet chociażby głową dobrze grać, a nawet te głowy jak wygrywa, to albo to idzie w bok, albo nie wiem, albo po prostu jest zagrożenie z tego dodatkowe w polu karnym. Też tej piłki nie potrafi wyprowadzić. No i ogólnie duże zagrożenie. Łasicki musi praktycznie każdą jego sytuację interweniować, bo Moltenis się gubi. A trzeci. Kurczę, nie wiem, Młyńskiemu strasznie, jak ocenialiśmy zawsze piłkarzy, to może ze 2-3 razy dałem ocenę powyżej 5 albo coś takiego, a tak to były dwójki, trójki. A, wiem, mój ulubieniec jeszcze jest. Iwan Jenicz Borna Balta. To jest piłkarz, którego ostatnio zagrał nie najgorzej, dwa mecze, ale poza tym ja spodziewałem się dużo więcej po tym piłkarzu. Już na starcie było widać, że to jest piłkarz absolutnie nie na awans, nie na ekstraklasę i nawet na pierwszą ligę czasami. On tych błędów bardzo dużo popełniał, jakieś faule łupie, żółte kartki łapie. Bardzo też mi Plewka zawodzi w tym sezonie, tylko że on miał z kolei też kilka dobrych meczów, więc on ma albo dobry mecz, albo ma fa mecze fatalne, albo po prostu się nie wyróżnia kompletnie. Jednak postawię na Baltę, no bo Plewka troszeczkę więcej dał od siebie i nawet kiedy coś tam prezentował, a Balta niewiele takich momentów było i on ma absolutnie bardzo mało atutów. Może jedynie to, że głową potrafi grać, ale tak samo jak Moltenis, jak gra już tą głową, to nie zawsze to jest celnie i niekiedy to stwarza bardzo duże zagrożenie pod naszą bramką. No i przede wszystkim do przodu nie potrafi za bardzo grać. Wiadomo, że też jest od destrukcji, bo to piłkarz bardziej szóstka niż ósemka, ale mimo wszystko jakieś coś do przodu powinien robić, a on zawsze to gdzieś zagra do tyłu, do bramkarza. Ani troszkę rozrzucenia, bardzo mało tego. Więc Balta trzeci. Ja myślę, o Baltę też biło się kilka innych klubów z pierwszej ligi. Wygrała Wisła.
Ciekawi mnie, jak ustawi go Sobolewski, bo może okaże się, że po prostu Brzęczek też nie trafił z nim w jakimś tam ustawieniu. Może on potrafi lepiej grać, może potrafi być właśnie groźny przy tych stałych fragmentach. Oby tak było, no, oby to było nowe rozdanie. A jeszcze tak wracając do Mikołaja Biegańskiego, to mam nadzieję, że zacznie trochę więcej tych karnych wyciągać, bo od kiedy jest w Wiśle, to obronił. Wiecie, ile karnych obronił? Dwa. Dwa. Jednego ostatnio z Z ruchem, a drugi ruchem i przy. z Napoli, nie? No. Tak. Więc jednego to naprawdę w meczu o stawkę na 14, które wykonywali piłkarze drużyny przeciwnej. No to też pokazuje, że jest trochę do poprawy. Jeżeli chodzi o moją trójkę taką najlepszą, no to znajdzie się w niej na pewno Biegański. Jeden słabszy mecz, o czym tobie już wspominałeś, ale poza tym wiele momentów, w których nas ratował i nawet w tych spotkaniach, w których bramki tracił i w tych momentach, w których Wisła przegrywała, to na przykład ten mecz ze Stalą Rzeszów, to i on miał tam interwencji kluczowych, no gdyby nie on, to Wisła mogłaby przegrać o wiele więcej. Jeżeli chodzi o takiego drugiego piłkarza, to Luis Fernandez, pomimo tej czerwonej kartki i tego zawieszenia, jest to nasz najlepszy strzelec, piłkarz, który gdy zwykle bywa na boisku, robi ogromną różnicę. Chociażby ten mecz z GKS-em Katowice, ostatni ten mecz, chyba najgorszy jego w ogóle w Wiśle Kraków, ale poza tym Luis Fernandez jest jednym z naszych lepszych piłkarzy, jak w ogóle nie najlepszym pod względem jakości. No i też chciałbym wyróżnić Kaspra Dudę, bo mało kto się spodziewał po nim, że aż tak wypali. Wiadomo, że był dosyć chwalony po tym wypożyczeniu. No ale nie spodziewałem się, że tak z buta wjedzie do pierwszego składu i będzie aż tak często otrzymywał okazję do gry. A trójka najgorsza, Patryk Plewka. Strasznie się zawiodłem, bo wydawało mi się, że nawet w Ekstraklasie pod Peterem Chybalą będzie to pomocnik, który będzie dosyć takim solidnym ekstraklasowiczem. No a czas pokazał, że nawet w pierwszej lidze nie jest jakoś mega solidny. Kilka dobrych meczów w jego wykonaniu. Myślę, że fajnie wyglądał z Kacprem Dudą w środku pola. Tak. To fajnie wyglądało chociażby w meczu ze Skrą. No ale Właśnie. poza tym raczej miernie, a same słowa jego agenta, że były szukane kluby w Ekstraklasie dla niego. No, jeżeli Patryk Plewka tak grałby w Ekstraklasie, to raczej dużo by nie grał i pokazuje to chociażby jego sytuacja w Wiśle Kraków, bo chociażby w ostatnim spotkaniu po prostu swojej szansy nie dostał, a był to piłkarz, który przecież w sparingach nosił opaskę kapitańską. Wszyscy myśleli, że to będzie osoba, która też będzie taką wiodącą postacią w tej pierwszej lidze, no a jednak Patryk Plewka w większości meczów jest bezbarwny i nie wygląda na to, żeby coś się zmieniło. No chyba, że jakoś Radosław Sobolewski troszeczkę nim ruszy i coś tutaj pozytywnego się wydarzy. Kolejnym takim dosyć sporym zawodem jest Mateusz Młyński. Przede wszystkim ten brak regularności i to, jak on się boi podejmować te pojedynki jeden na jeden. Jeżeli jeden mu już nie wyjdzie, no to ciężko, aby podjął kolejny. Jak już podejmie ten kolejny i drugi mu nie wyjdzie, no to już w ogóle piłkę oddaje do tyłu. No, myślałem, że będzie z niego troszeczkę więcej, nawet pomimo tego, że Arka Gdynia w pewnym momencie go odstawiła i on po prostu przez pewien moment w piłkę nie grał. No to myślałem, że on po prostu się zdecydowanie bardziej w Wiśle rozwinie, a przecież początek był bardzo dobry. Ten mecz z Zagłębiem Lubin, bramka i pozytywne recenzje krążyły na jego temat i wszyscy myśleli, że to będzie objawienie Ekstraklasy, a w pierwszej lidze to nie jest żadne objawienie na obecny moment. No jak miałbym wybrać taką trzecią postać. Ciężko, dużo ich jest w tym sezonie. Po Balcie ten pierwszy mecz, okej, wyglądał dobrze, ale później już zauważyłem jego pewne mankamenty i jakoś specjalnie dużo się nie spodziewałem. Myślę, że spodziewałem się troszeczkę więcej po Niewiadomskim na tej lewej stronie, że będzie takim równorzędnym kandydatem o walkę, o pierwszą jedenastkę właśnie, że będzie walczył o nią, a jeżeli ostatnio gra, to mam wrażenie, że dlatego, że nie ma Jarocha, tak jak ostatnio za kartki, czy też Wachowiak nie jest dobrze dysponowany, tylko dlatego po prostu gra w pierwszym składzie, że kogoś innego nie ma. Także tak wygląda moja najlepsza trójka i taka najgorsza. No i jeszcze jedno pytanie na sam koniec. Jakie macie perspektywy
na dalszą część tego sezonu i czy waszym zdaniem z Radosławem Sobolewskim Wisła Kraków może awansować do Ekstraklasy, czy to jest możliwe i też jakich wzmocnień obecnie Wisła Kraków potrzebuje w tym zimowym okienku transferowym, które no można powiedzieć, że coraz bliżej, z dnia na dzień coraz bliżej do tego okna i też jakieś wnioski pewnie się nasuwają. Czy może awansować z Radosławem Sobolewskim? Wiesz co, ja się tutaj wstrzymam od typowania, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy Radek Sobolewski będzie prowadził tych piłkarzy po przerwie zimowej, czy dostanie tylko te 5 ostatnich spotkań, czy tam ile ich tam zostało. Wydaje mi się, że jego temat na razie pominę, a co do tych wzmocnień, myślę, że na pewno kogoś na skrzydło doświadczonego, tylko nie 30-paroletniego gościa, który będzie za chwilę miał problem ze zdrowiem. Ja wiem, że to jest trudne, ale to jest właśnie, tutaj się zgadzam z tym, co powiedział kiedyś u mnie w podcaście Bartosz Karcz, że łatwiej będzie Wiśle namówić piłkarzy do przyjścia tutaj, jeżeli będzie Wisła wysoko, typu miejsce 5., 4., 6. No bo będą ci piłkarze wiedzieli, że ten awans jest realny, tak? Więc trzeba się trzymać tej czołówki, wygrać, myślę, te 3 spotkania, które będą w najbliższym czasie, żeby nie tracić dystansu do czołówki. I wtedy będzie można faktycznie mówić o realnych wzmocnieniach. Bo to, że my powiemy, że potrzebujemy skrzydłowego, no to my to wiemy od kilku sezonów, że potrzebujemy skrzydłowego, który będzie naprawdę dobry. Ale nic z tego nie wynika. Po prostu nic z tego nie wynika. W tamtym sezonie nas sprowadzało się obcokrajowców, piłkarzy, którzy skasowali hajs za przeproszeniem i poszli dalej. No Kliment teraz nagle zaczął strzelać nawet w Lidze Mistrzów, więc tak go Brzęczek i Gula przygotowali, że nie wystąpił przeciwko Barcelonie, bo chcieli oszczędzić Barcelonę, żeby z nim nie przegrała. A zupełnie tak szczerze, no to mądre, przemyślane transfery. Pytanie, czy będą na to pieniądze? Jeszcze tutaj na czacie jest poruszenie co do piłkarzy, że mamy dobrych, że mówimy, że mamy dobrych piłkarzy. Nie mówimy, że mamy jakąś kadrę niesamowitą na Ekstraklasę, na Ligę Mistrzów już od razu. No ale mamy dobrą kadrę, no Mamy. mniej Ale kostek, nie, no właśnie, ludzie, bo ja no. tutaj chcę tak odpowiedzieć, że ja uważam, że kadrę mamy dobrą. Że to nie jest kadra od razu na, nie wiem, na może wygranie pierwszej ligi w cuglach, ale to jest kadra spokojnie na co najmniej baraże, jakieś trzecie, czwarte Oczywiście, że tak. miejsce. Oczywiście, Przecież i to, co pokazuje, Ruch Chorzów. Oni nie mają jakichś piłkarzy nie wiadomo jakich, ale jakoś trener potrafi z nich wycisnąć to, co trzeba, potrafią zagrać dobrze. Nawet kiedy z Wisłą nie szło i kiedy grali słabo z Wisłą, tak. Tak, pierwszą połowę kiedy mieli wydało się fatalną. bardzo słabo. Myśmy im powinni ze dwie, trzy bramki wtedy strzelić i do domu Ruch. I mecz przyjaźni, meczem przyjaźni, ale jednak powinniśmy im wtedy troszeczkę większe manto spłacić i po prostu uważam, że ten mecz to był stracone punkty niż zyskany jeden. Oczywiście. Zdecydowanie. Bo widziałem wiele opinii, że ten mecz trzeba cenić, ten punkt i Ruch wcale taki zły nie był, co się nie zgadzam zupełnie. A to I było chyba na tej zasadzie, przepraszam, że ci przerwę. To było chyba na tej zasadzie po prostu, że kibice widzieli, co było w ostatnich spotkaniach i każdy myślał, że ten Ruch to nas po prostu rozjedzie. A przez pierwsze 45 minut to Ruch oprócz tego karnego nie miał nic z gry. Taka jest prawda. na pewno nie mamy kadrę najlepszą, ale mamy zdecydowanie lepsze kadry od takich, nie wiem, Chojniczanki, od Puszczynie Połomice. To nie ma Trudny co teren, tutaj Chojnice. dyskutować. Chrobry To nie Głogów. jest. No co? Chrobry Głogów. Ja rozumiem, że nie zawsze winny jest trener. Piłkarze też mają gorszy okres, nie są dobrzy jacyś, najlepsi, ale nie trzeba, nie wolno też wszystkiego na piłkarzy zwalać. Oczywiście zwalamy, chociażby ja mogę wymienić już piłkarzy, którzy mi się nie podobają, którzy grają. Balta, Niewiadomski, Multenis, Gruszkowski niekiedy też ma swoje gorsze momenty. Jaruch w niektórych momentach wyglądał bardzo słabo. Ostatnio Rodato.
No niestety, ale dostosował się do poziomu drużyny. Wachowiak, Plewka niekiedy nie daje rady, ale mamy kilku piłkarzy, którzy naprawdę są w stanie przy dobrym jakimś pomyśle na grze, przy dobrym ustawieniu, ten nawet nam mecz ugrać. Hugi też nie jest skrzydłowym doskonałym, ale jest najlepszym naszym skrzydłowym i odstawienie go było dużym błędem. Tu się raczej większość zgadza z tym. Także no taki Duda, taki Fernandez, taki Rodado. No, czy Hugi cały mecz potrafi sam wygrać, jeszcze się przekonamy, czy potrafi aż tak dobrze grać. Ale na pewno ta trójka z Biegańskim, jeszcze Łasickim dodatkowo, czyli pięciu piłkarzy, są na poziomie ekstraklasy. To są piłkarze absolutnie poziom ekstraklasy. Rodado miał dobry początek. Tu też się zastanawiałeś, Maciek, porównywałeś go do Klimenta, że on tak dobrze zaczął i później było jak było. Ale to a propos Klimenta. Jednak Kliment to nie jest taki zły piłkarz, jak się wydawało. Wiśle sobie nie poradził, ale jakoś tej Wiktorii Pilsno daje radę. I nawet widzę mistrzów w eliminacjach strzela. Także nie zawsze problemem są piłkarze. U nas jest to bardziej rozłożone. Oczywiście piłkarze też czasami nie dają rady, no ale mimo wszystko kadra jest absolutnie na awans. I tu nie ma żadnych wątpliwości, nie mam z tym wątpliwości, że my tu ligę powinniśmy w barażach być co najmniej. Jeszcze takie zdanie o Hudim. Ja mam wrażenie, że on najwięcej daje, jak wchodzi z ławki, kiedy jest dużo wolnej przestrzeni, gdzie on się może rozpędzić. I nie zabieranie przez pierwsze kolejki takiego skrzydłowego na ławkę, to był po prostu sabotaż. To było działanie na szkodę serc wszystkich kibiców i tyle. Ja jeszcze tak dodam, jak narzekaliśmy na ławkę rezerwowych w tych niektórych spotkaniach, gdzie Hugi mógł być, a go nie było. No i No rzeczywiście. oczywiście. I tak właśnie przed tym meczem z Ruchem, bo ten mecz z Ruchem był dopiero spotkaniem, w którym Jerzy Brzęczek wziął go na ławkę, to sam powiedziałem, że jeżeli już Jerzy Brzęczek zdecyduje się na wzięcie do Hugiego na ławkę rezerwowych, to on na 100% wejdzie, bo po prostu patrząc na tą ławkę, no nie ma tam praktycznie w niektórych momentach czego wybierać, jak dochodzą te kontuzje, teraz nie ma Żyro, nie ma Pereiry, no to tak naprawdę kto ma grać na tym skrzydle? Piotr Starzyński, który Albo Sisse, no. no być może według trenera Brzęczka Sisse daje więcej na boisku, bo nie? Na początku tak myślał chyba. no bo patrząc chociażby na tą sytuację, gdzie Jerzy Brzęczek wypominał przed tą konferencją prasową, przed ostatnim spotkaniem, że wszyscy chwalili Hugiego, a on odpowiedział, że no, ten pierwszy strzał to mógł być lepszy. No. No, Jak. ale to jest taki przykład tego właśnie, co piszą o Brzęczku, że on nigdy nie potrafi się przyznać do błędu. Zgodzicie się z tym? Tak. Taki No. trochę Boniek. Tak. Mam wrażenie, że O. pod tym względem, że jest to dobre porównanie, bo Boniek nigdy się do błędu nie przyzna. Nawet jeśli ostatnio powiedział, że ktoś mu zadał pytanie, czy się przyzna do błędu, i odpowiedział, że tak, jestem pierwszy, który się przyzna do błędu. Potem zapytano się, czy już nie będę, czy Sousy, czy Bońka zatrudnienie było błędem. I odpowiedział, że nie. Ręczka. No, Brzęczka. No to a propos Brzęczka też właśnie. Więc Brzęczek to jest absolutnie trener, który się do błędu nie potrafi przyznać, nawet kiedy trzeba. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Tutaj jeszcze jest takie dosyć nietypowe pytanie na czacie. Co mam w kubkach? W pierwszym mam kawę, w drugim mam herbatę. To, że zwolniono Jerzego Brzęczka, to proszę tutaj nic nie insynuować. Nie ma aż takiego świętowania w środku tygodnia. Ja miałem wodę mineralną, jak coś. To dobrze wiedzieć, bo jeszcze tutaj czat miałby No jakieś ja też mam z wątpliwości. boku wodę, jak co, także. Dobrze. Zatem wszyscy są tutaj trzeźwi, można rzec. Wszyscy odpowiadają mądrze na pytania i nic tutaj nie wymyślają. No i jeszcze takie pytanie odnośnie Pucharu Polski na ten sezon. Tutaj z czatu było takie pytanie, czy powinniśmy ten Puchar Polski odpuścić, czy powalczyć w nim o coś fajnego, o takie miłe przeżycie na ten sezon właśnie dla kibiców, no bo no, przed rokiem mieliśmy tutaj rezerwować weekend sobie w maju, żeby jechać do Warszawy. Pamiętam, jak były takie memy na Twitterze dotyczące właśnie, ograliśmy Widzewa w którejś rundzie i tam
któryś z chłopaków na Twittera rzucił mema, że jak siedzi rodzina tych nosaczy i jeden drugiego pyta, a na ten narodowy to z Płaszowa czy z Głównego jedziemy? Więc nie, co do tego Pucharu Polski, to nie będę miał w tym sezonie jakichś tam większych pretensji, jeżeli Wisła odpadnie, bo, no bo cel jest jeden, tak? Awansować do ekstraklasy. Dokładnie tak samo uważam, że jednak nie będzie wstydem nawet, czy w ogóle jakiś bardzo się trzeba skupiać na tym Pucharze Polski. Wiadomo, że z Puszczą trzeba powalczyć, ale jeżeli nie wyjdzie tam, to nawet i wystawić tam taką kadrę, niekoniecznie wszystkich podstawowych zawodników, tylko dajmy na to wystawić nawet z dwóch, może z Celiotki, no takich rezerwowych, którzy nie grają. Nie wiem, czy ten Gruszkowski teraz, no zobaczymy, jaka będzie hierarchia Sobolewskiego, no ale tych piłkarzy, którzy albo wchodzą z ławki, albo po prostu nie grają, to no na pewno na Kamila Brodę trzeba będzie, znaczy ja bym przynajmniej postawił, czy no tam z przodu może jakiś jeden, dwóch zawodników, którzy grają, ale żeby też zagrali inni piłkarze i dostali szansę, wiadomo, fajnie będzie awansować, ale absolutnie nie będzie to wstydem. To nie jest Legia 2 Warszawa, żebyśmy już teraz odpadali. Z Legią 2 Warszawa byłby to wstyd. Teraz już wstydem nie będzie, jeżeli odpadniemy. Więc celem jest pierwsza liga i awans, i na tym się trzeba skupiać, a Puchar Polski to jest taki dodatek, który ewentualnie może nam dobrze pójdzie. Właśnie to będzie taki może paradoks, że pójdzie nam dobrze, jeżeli widzę nam nie wychodzi, ale nie spodziewałbym się tam jakichś większych sukcesów. Również mam takie podejście, zanim jednak Puchar Polski to mecz z ŁKS-em. No i takie wasze luźne przewidywania na to spotkanie. Będzie 4-1, Mateusz? Kurczę, no. Nie no, mówią, z jednej strony to mówią, że historia lubi się powtarzać, a tam kiedyś słyszałem, że nic nie zdarza się dwa razy. Nie wiem, stawiam na zwycięstwo Wisły, myślę, że Sobolewski ich dźwignie. Ale nie 4-1. A w jakimś farposlu, nie wiem, tam niech plewka szczeli, cokolwiek. No ja myślę, że niestety tego meczu też nie wygramy, że nowa miotła jeszcze nie zadziała w tym spotkaniu. Raczej to jest życzeniowo remis, ale bardzo się tego spotkania obawiam, że tam no, że tam z ŁKS jeszcze pokaże nasze miejsce w szeregu i dopiero już później może z tym Brukbetem, czy no, z Podbeskidziem to już się raczej spodziewam, także że wtedy ta gra będzie lepsza, ale zobaczymy jak to. Ja z tym ŁKS-em nawet jakbyśmy, nie wiem, zremisowali, ale w takim stylu już pokazującym coś lepszego troszeczkę, to już będę w miarę zadowolony, żeby to nie były takie futbol jak w Chojnicach, bo wtedy to no, będzie źle w dalszym ciągu. Oczywiście to też pierwszy mecz Sobolewskiego, więc nie ma co mówić. No ale ja stawiam takie 1-1 albo 2-2, że jednak u siebie jeszcze będziemy chociaż w stanie zremisować, oby tak się stało. A kto by miał strzelić? Myślę, że Rodado się w końcu przełamie pod wodzą Sobolewskiego. Dobrze by było, bo ostatnio zagrał bardzo słabe dwa mecze. No a jeśli już typuję, no to powiedzmy to 2-2, to Hugi, na przekór wszystkim Hugi i na przekór tutaj jednemu użytkownikowi. Ja żartuję oczywiście. To pewnie trener Brzęczek. To pewnie trener Brzęczek. Nie, oczywiście, że wiadomo, że Hugi nie jest jakimś rewelacyjnym piłkarzem, ale uważam, że jest to piłkarz, który jest w stanie jeszcze coś dobrego pokazać i strzelić nawet 5 bramek w tym sezonie, jeżeli tylko będzie w formie. No to ja typuję zwycięstwo Wisły 2-1, bramka Rodato i mam nadzieję, że w końcu nastąpi przełamanie tych piłkarzy, których skrytykowałem jako tych trzech najgorszych. No i być może tak samo jak Mateusz powiem, że plewka wyjdzie w pierwszym składzie, uderzy z dystansu, tak jak w jednym ze sparingów, już nie pamiętam, chyba, albo to był ten mecz Pucharu Polski z Legią. Z Legią, tak. Tak, no to takie bombasso z dystansu, co prawda nie rykoszetem, żeby tak ładnie siadło, ale no tak typuję 2-1 i że jednak ten efekt nowej miotły zadziała. No cóż, fajnie się gada, ale już sporo powiedzieliśmy
na temat dymisji Jerzego Brzęczka, nowego trenera Białej Gwiazdy, najbliższego spotkania z ŁKS-em. Także będziemy powoli już kończyć. Z nami był dzisiaj oczywiście Mateusz. Dziękujemy Ci serdecznie. Dzięki wielkie. No i oczywiście też Tobi. Dziękuję serdecznie i życzę do miłej, miłego poniedziałku i w piątek wielkich emocji na meczu, żeby w końcu funkcjonowało jakkolwiek. Na samo zakończenie oczywiście zachęcamy do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, aby kolejnych takich programów nie ominąć. No i podjęliście również decyzję na czacie, czy zatrudnienie Sobolewskiego to dobra decyzja. 58% z Was wskazało, że tak, 42% że nie, także głosy są podzielone. No ale rzeczywistość się zweryfikuje, no i zobaczymy, czy faktycznie był to dobry wybór. Również dziękuję. Można jeszcze jedno zdanie? Tak jest, oczywiście. To ja jeszcze zapraszam jutro około 20 na podcast z Bartoszem Karczem. Nagrywamy jutro, więc myślę, że coś więcej będziemy mogli też powiedzieć na temat trenera Sobolewskiego, jak to będzie wyglądało, i zapraszam. Kanał Watch ESA, tak? Dobrze mówię? Dokładnie, tak jest. Tak jest, więc zapraszamy właśnie na ten podcast serdecznie. No i dziękuję Wam serdecznie również ja, Maciej Skucha, kłaniam się nisko. No i do zobaczenia kolejnym razem przed spotkaniem z ŁKS-em. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.